Trzeci parametr wody to jest napięcie powierzchniowe. Wiecie Państwo, że woda może być mniej albo bardziej mokra? Ogólnie jest mokra, tak? Ale proszę patrzeć, zimną wodą tłuste naczynia bez płynu nie umyjemy, a gorącą umyjemy. To sama woda, tak? Co się zmienia? Temperatura raz lepiej rozpuszcza tłuszcz, tak? A drugie, w czasie podgrzewania wody my obniżamy napięcie powierzchniowe. Czyli woda, jak gdyby te cząsteczki, które wody między, która się łączy, ona ma gdyby więcej przestrzeni między tymi cząsteczkami i w tą przestrzeń może wchłonąć to, co ma sobie rozpuścić. I w naszym organizmie woda ma niskie napięcie powierzchniowe. To jest dynam mierzone 43 dyl, a niestety to, co pijemy, ma granica 70-75 z kolei. I teraz do czego to jest potrzebne? Wszystko to, co my zjemy, bo my nie jemy po to, żeby se pojeść, tylko jemy po to, żeby dostarczyć materiał budulcowy i energię naszym komórkom. Żeby dostarczyć witaminy, minerały, aminokwasy, tak? I podobne składniki. Co mega. I teraz, żeby to dotarło do naszej komórki, musi się najpierw rozpuścić w wodzie. Jeżeli coś się nie rozpuści w wodzie, nie dotrze do komórki. To dzięki wodzie komórka dostaje. To jest jak gdyby nośnik tego wszystkiego jest właśnie woda do komórki. I teraz woda, jeżeli ma niskie napięcie powierzchniowe, ona to łatwo sobie wszystko rozpuszcza i łatwo przedziera się przez błonę komórkową, bo każda mózgiem komórki jest błona komórkowa. I ona pilnuje, żeby nie weszło do środka nic, co nie jest naturalnego. Czyli nic, co nie wyrosło z ziemi, nie biegało po ziemi, albo nie pływało, nie fruwało, nie wejdzie do komórki. Czyli jeżeli ludzie zaczęli tworzyć jedzenie w fabrykach, a niekoniecznie to, co wyrosło, albo ze zwierząt, albo z ptaków, z ryb, tak? Tylko coś pisze na batoniku, smak identyczny z naturalnym. Tak? To jest identyczny czy nie? Znaczy, chemiczny, tak? I to już jest, komórka tego już nie przyjmie. To zostaje jako toksyna w organizmie. Tak? I teraz za wszystko to jest odpowiedzialna woda. Jeżeli nie ma tej wody w odpowiednim napięciu, to po prostu nie przejdzie. Czyli jeżeli mamy taką wodę, szybciutko komórki dostają te składniki, co mają dostać. I każda komóreczka to ma fabryka. Jedna produkuje hormony, drugie enzymy, każda tam ma jakąś swoją rolę do spełnienia. Nie każda fabryka produkuje odpady. Komóreczki tak samo, tak? A to są biliony komórek w naszym organizmie. No i co się okazuje? No, woda z niskim napięciem powierzchniowym, ona dużo ułatwi, tak samo jak ciepłą wodą się łatwiej posprząta, tak samo ta woda z niskim napięciem powierzchniowym łatwiej wchłania wszystkie te toksyny, które produkują komórki i łatwiej je wyprowadza z naszego organizmu. Czyli to też jest ważne, żeby ta woda była właśnie z tym niskim napięciem powierzchniowym.